Siemanko, siemanko, witajcie, z tej strony Wujek Melek, a w tym filmiku pokażę Wam bardzo proste sposoby, jak zwiększyć FPS-y w Fortnite. Zanim do tego przejdziemy, zachęcam do zostawienia suba i łapeczki w górę pod tym filmem. Z góry dziękuję i oczywiście przypominam o kodzie wspierającym w sklepie Melek. Dziękuję Wam za to, a teraz przechodzimy do sposobów. Pierwszy sposób jest banalnie prosty. Musimy zainstalować Fortnite'a. Jak to robimy dokładnie? Klikamy w Epic Games, klikamy zainstaluj i tu oczywiście wybieramy opcję tekstury w wysokiej rozdzielczości, musimy to oznaczyć. Jeżeli gracie w ratowanie świata, również możecie to oznaczyć. Ale kto nie gra w ratowanie? No i po prostu dajemy zastosuj i zainstaluj. Czekam, aż się zainstaluje i zaraz do Was wracam. Czyli za 5 lat. Gdy zainstalujemy Fortnite'a, przechodzimy do ustawień. Zjeżdżam na sam dół, zaawansowane ustawienia grafiki. Tutaj jest tryb renderowania, ustawiamy na wydajność, wersja beta. Dajemy zastosuj i oczywiście musimy uruchomić grę ponownie, więc zaraz do Was wracam. Jeżeli ponownie uruchomimy Fortnite'a, przechodzimy znowu do ustawień grafiki i oczywiście w odległości widzenia dajemy najbliska, odległość widzenia, jakość tekstur na niska, jakość modeli na niska. Tutaj oczywiście synchronizacja pionowa wyłączona, wyświetlenie liczby klatek to jest według Was, według uznania, tutaj nic oczywiście nie ruszamy. No i oczywiście bardzo ważna informacja, jeżeli chodzi o limit liczby klatek na sekundę. Jeżeli macie na przykład monitor 60 Hz, no to ustawcie sobie 60 klatek. Po co Wam więcej na przykład klatek, jeżeli i tak Wasz monitor nie ogarnie na przykład 120. Jeżeli macie powyżej 60, możecie dać 120. Jeżeli powyżej 120, na przykład 144 Hz, ja mam na przykład taki monitor, ustawcie sobie 144. Jeżeli macie więcej, no to oczywiście więcej. Jeżeli macie 240 Hz monitor, ustawcie 240 klatek na sekundę. Proste, bajecznie proste, dajemy oczywiście zastosuj. I to wszystko. Banalnie proste. Ale tutaj Wam jeszcze dam takiego małego tipa. Wychodzimy z Fortnite'a. Przechodzimy do szukajki, wpisujemy updata. Wyskoczy nam takie okienko, dajemy updata, local. I tu oczywiście szukamy Fortnite'a, Fortnite Game. Oczywiście ścieżkę dam Wam w opisie tego filmu. Tutaj dalej przechodzimy. Wybieramy folder config, Windows client. I oczywiście dajemy prawym przyciskiem myszy właściwości. I dajemy tylko do odczytu. No i w ten sposób po ponownym uruchomieniu gry zawsze będę ustawiać się takie ustawienia, jak przed chwilą ustawiliśmy w Fortnite. No i to tyle w tym filmiku. Trzymajcie się, mam nadzieję, że pomogłem. Trzymajcie się, papatki, hej jo!